Żeby narysować twarz w mandze, najpierw musimy sobie narysować okrąg, który nam będzie pokazywał kształt samej czaszki. Nie powinno się chyba tego robić cyrklem, ale jeśli nam trudno jest narysować okrąg ołówkiem, no to jeśli zrobicie to cyrklem, myślę, że nic złego się nie stanie. Gdy już mamy mniej więcej narysowany okrąg, możemy narysować mniej więcej kreskę tam, gdzie chcemy zakończyć brodę. No i dwa punkciki, gdzie ta broda będzie, gdzie żuchwa będzie skręcać, gdzie będzie widać tą żuchwę. No i ok, mamy coś takiego, gdy połączymy te punkty. I teraz przyjmijmy sobie, że oczy będą narysowane w tych dwóch liniach. Nos będzie poniżej tych linii. No i narysujmy oczy. Zaczniemy od geometrii tych oczu. Pamiętajcie, że odstęp między oczami w mandze to jest zazwyczaj odległość takiego oka, albo trochę większa. Mamy geometrię oka. Teraz zaznaczmy sobie usta. Powiedzmy, że uśmiechnięte. One będą wyglądały tak. I przejdźmy do rysowania dalszej części oka. Tak jak w poradniku z oczami, tutaj też zaczniemy od narysowania rzęs. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak dokładnie rysować oczy, kliknijcie adnotację. Przeniesiecie się do filmu, w którym dokładnie tłumaczę, jak rysować oczy w mandze. Teraz po prostu je narysuję, nie będę aż się tak zagłębiał w sposób, jak się to robi. pamiętajmy o refleksach, bo jak już zakolorujemy, to potem ciężko będzie nam to wymazać, tak żeby ten refleks jednak się pojawił, bo zawsze to już nie będzie biel, tylko to już będzie szary, nawet jak wymażemy taki ołówek. Przy oczach powinniśmy być skupieni, bo oczy nam budują charakter postaci. Przejdźmy do brwi, powiedzmy, że taki kształt. Teraz naszkicujmy sobie mniej więcej włosy. Promieniste linie. I w miejscu, w którym mamy granicę głowy, te linie będą nam ją troszeczkę zakrywać, aby głowa nie wydawała się zbyt duża i płynnie przechodziła z głowy, ze skóry we włosy. Jeśli tu mamy koniec czaszki, to włosy będą troszeczkę wyżej, prawda? Wszystkie włosy rysujemy w podobny sposób. Mamy mniej więcej tak naszkicowane włosy. Narysujmy szyję. I szyja będzie miała taki cieniutki kształt. Coś takiego. No i tutaj naszkicujmy tylko mniej więcej zarys postaci. Obojczyki. No i mamy coś takiego naszkicowanego. Teraz powinniśmy przejść do cienkopisa albo kredki czarnej. Ja to postaram się zrobić cienkopisem. Wszystkie te linie powinniśmy teraz popoprawiać. Linie żuchwy. Oczy. znaczy właściwie od samego początku można było robić cienkopisem. No i włosy. Wszystko promienistymi liniami. Tak, żeby to wszystko było gładkie, było czuć tą strukturę włosów. I mamy mniej więcej taki rysunek. Na tym etapie możemy zdecydować, czy chcemy, żeby to był rysunek czarno-biały, czy rysunek w kolorze. No i powiedzmy, że chcemy, żeby to był rysunek w kolorze. I powinniśmy, zanim kolorujemy, zmazać wszystkie linie ołówkiem, tak żeby nam to nie przeszkadzało. Wymaszmy teraz te linie konstrukcyjne, które nam pomogły narysować twarz, które nam pomogły przy rysowaniu włosów. Wszystkie te linie na tym etapie przestają być potrzebne i mogą nam to tylko popsuć cały rysunek. Teraz wejdźmy bardziej w detal, zanim zaczniemy kolorować. Wszystko zróbmy dokładnie. Dokładnie pokolorujmy wszystko, tak żebyśmy byli dumni z tego rysunku, a nie tylko po to, żeby ten rysunek był sobie. Bądźmy dumni z tego, co robimy. Wkładamy coś w serce. W coś serce, to powinniśmy być z tego dumni i powinniśmy włożyć w to naprawdę serce, a nie tylko zrobić coś na odwal. Poprawmy te kontury wszystkie. Manga lubi zabawę z konturami. W niektórych miejscach zróbmy grubsze, w niektórych cieńsze. I gdy to zrobimy, możemy przejść do etapu kolorowania. Ja nie będę kolorował całego rysunku. Koloruję tylko jego część. Pokażę wam, jak kolorować włosy na przykład. No powiedzmy, że ta pani, którą tutaj narysowaliśmy, ma pofarbowane włosy na zielono. No w nandze zdarza się, że postacie mają różne dziwne kolory włosów. I kolorując postać w mandze, nie kolorujemy całego włosa, tylko zostawiamy taki odblask. Tutaj ten biały paseczek. Te włosy, które są na pierwszym planie, tak traktujemy. Ja teraz pokoloruję to do końca i widzimy się za chwilkę. Tutaj pokolorowałem z grubsza włosy. Teraz nadajmy im trochę bujniejszych odcieni. W niektórych miejscach przyciemnijmy to ołówkiem lub czarną kredką. Te niedoskonałości i odblaski pokolorujmy jasną kredką. Kolorujmy jeszcze koszulkę. Zaznaczmy, że ona tutaj w ogóle jest. I zaznaczmy na przykład co tu można jeszcze dodać. No na przykład oczy możemy lekki kolor im nadać. Oczywiście to, jaki kształt włosów ma postać, jak jest ubrana, jaki ma wyraz twarzy, jaki kolor skóry, wszystko to Wy możecie sobie sami dobrać. To jest przykładowa postać z mangi. Myślę, że Wam to wyjdzie nawet lepiej. I to tyle, jeśli chodzi o mangę.